Zagórski byli. Bo już cenę wywoławcze. Szarotkę. Już żeśmy cenę. Witam bardzo serdecznie Państwa na terenie skansenu militarnego pierwszej Wojska Polskiego w Mniszewie. Jest to skansen bojowy, ponieważ to tu w 1944 roku był uchwycony przyczółek Warecko-Magnuszewski i toczyły się działania. Jest to już piąte spotkanie, które odbywa się w Mniszewie. Jest coraz więcej różnego rodzaju oddziałów, zarówno Wojska Polskiego, jak i rekonstruktorów. Mamy również wystawę najnowocześniejszego uzbrojenia, które jest w posiadaniu polskiej armii. Są również nasi przyjaciele 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego z Radomia, Politechnika Lubelska, która prezentuje wspaniały trenażer, jedyny w swoim rodzaju dla wojsk pancernych. No i oczywiście oddziały zarówno rosyjskie, polskie, niemieckie, które tu za chwilę wezmą udział w potyczce bitwy wojennej, które działy się tak, jak było to w 1944 roku.